Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić takie logo recyklingu, czyli takie trzy zielone strzałki kierujące na siebie. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiego logo będziemy potrzebowali trzech kartek o formacie 1 do 4, czyli po prostu 1/4 kwadratu. Ten kwadrat podzielimy na 4 części, no to właśnie 3 z nich użyjemy do zrobienia naszego loga. Bierzemy sobie jedną kartkę i trzymając ją w ten sposób składamy na pół, przykładając tą krótką krawędź do drugiej krótkiej krawędzi. Następnie ten odcinek po prawej stronie musimy podzielić na 4 części. Do tego celu przykładamy znowu prawą krawędź do tej linii zgięcia, którą przed chwilą zrobiliśmy. Następnie tą samą krawędź przykładamy do tej linii zgięcia. A żeby podzielić ten odcinek na pół, najlepiej wyginamy tą linię zgięcia tak, aby była krawędzią, czyli w ten oto sposób, i przykładamy teraz tą krawędź do tej linii zgięcia. Odginamy. Następnie całość musimy tak jakby w tą stronę zgiąć na pół, lecz nie zaginamy po całości, tylko na jednym końcu i na drugim końcu zaginamy tylko takie malutkie punkciki, w których kartka by nam się zgięła na pół, czyli z tej strony tutaj jeden punkcik wystarczy i po drugiej stronie tak samo. Czyli tak to powinno wyglądać. Następnie tym dwóm odcinkom, można powiedzieć na środku, musimy zrobić takiego X-a. Do tego celu przykładamy dolną krawędź do tej linii zgięcia. Czyli w ten oto sposób. I zaginamy. No i w drugą stronę robimy tak samo, czyli ta górna krawędź do tej linii zgięcia. Odginamy i teraz tak jakby musimy, używając tych oto zgięć, zagiąć to na lewą stronę, aby złożyło się w taki trójkąt. Czyli używając tego zgięcia zaginamy to w dół, używając tego zgięcia odginamy na prawą stronę, używając tego zgięcia w dół i używając tego zgięcia na lewą stronę i spłaszczamy i powstaje taki trójkącik. Można wzmocnić zgięcia. Następnie używając tej linii zgięcia odginamy ten element na prawą stronę. Następnie można sobie przekręcić, będzie łatwiej mi pokazać. Przykładamy tą oto krawędź do tego tutaj punktu, czyli który dzieli całą naszą kartkę na pół i przykładamy w taki oto sposób. I na dole robimy tak samo, czy z drugiej strony przykładamy tą krawędź do tego punktu na środku. Następnie, używając tej oto linii zgięcia, która jest tutaj przy tych warstwach, odginamy całość na prawą stronę. Następnie musimy przyłożyć tą oto linię zgięcia do tej krawędzi. Jak to zrobić? No najlepiej po prostu wyginamy to oto zgięcie tak, aby było krawędzią i przykładamy do tej krawędzi. Czyli tak to powinno wyglądać. I teraz odginamy ten element z powrotem na lewą stronę, a tutaj co zagięliśmy przed chwilą, to ma pozostać zagięte nadal.
teraz musimy przyłożyć tą tutaj malutką krawędź do tej linii pionowej. Czyli w taki oto sposób zaginamy tak jakby trójkącik. I na górze robimy to samo, czyli ta krawędź do tej pionowej linii. Następnie odginamy te elementy i musimy je teraz po prostu wgiąć do środka, używając tych oto linii zgięcia. Czyli w taki oto sposób. Było tak, a my to wgięliśmy do środka, nie robiąc żadnego nowego zgięcia. Następnie musimy przyłożyć tą oto krawędź, tak jakby do połowy naszej kartki, którą wyznacza nam ten oto punkt. Czyli można sobie zacząć tutaj od tego punktu, a tutaj po prostu będzie nas ta oto warstwa papieru ograniczać, bo dalej po prostu nie zagniemy, bo to zacznie się zawijać. Poza tym też mamy tutaj na dole pokazane, gdzie jest połowa naszej kartki, więc w taki oto sposób to zaginamy. No i w drugą stronę robimy to samo, czyli na górze też przykładamy tą oto krawędź do połowy naszej kartki albo do tej krawędzi właśnie, którą przed chwilą zagięliśmy tutaj. I tak to powinno wyglądać. Następnie musimy, chwytając za ten element, rozłożyć to w taki oto sposób, aby ten element schować do środka. Czyli w taki oto sposób, aby to było na górze. Czyli było w ten sposób, a my musimy to po prostu schować do środka. Następnie odwracamy na drugą stronę. Teraz tą oto krawędź przykładamy do tej krawędzi. I zaginamy normalnie zgięcie. Odginamy. Następnie z powrotem odwracamy na drugą stronę. Teraz musimy tutaj za tym za połową, za tym odcinkiem, ten odcinek podzielić tak jakby na pół. Lecz nie cały, tylko przykładamy tą oto krawędź do tej linii zgięcia na środku i zaginamy tylko taki malutki paseczek, który ma nam wyznaczyć po prostu jeden ważny punkt. I taki paseczek nam powinien wystarczyć. Teraz musimy zrobić takie zgięcie, które będzie przecinało przez ten tutaj punkt, czyli gdzie ta linia łączy się z tą linią, czyli przez tego X-a, będzie szło w taki oto sposób, że ta oto krawędź zetknie się z tą właśnie linią, którą przed chwilą zrobiliśmy. Czyli będzie szła pod takim oto kątem. I zaginamy. Czyli zgięcie powinno wyglądać w ten oto sposób. I teraz pozostawiając zagięte, musimy tak jakby tą warstwę spod spodu wyciągnąć. Czyli w taki oto sposób to odwijamy. I tutaj nic na razie nie zaginamy. Po prostu używamy tej oto linii zgięcia, aby wygiąć to w drugą stronę. I wtedy tak jakby tutaj automatycznie nam się zagnie wzdłuż linii, która już jest zrobiona. Było tak, a po wyciągnięciu prezentuje się to w ten oto sposób. Następnie tutaj na górze musimy podobnie wyciągnąć tą oto warstwę papieru spod spodu, czyli wyciągamy. Ją sobie w ten oto sposób, aby tu się rozprostowało, a z drugiej strony powinno to wyglądać w ten oto sposób,
że ta krawędź zetknie się z tą oto linią zgięcia. Czyli przed chwilą było tu złożone w taki sposób, a po wyciągnięciu powinna się ta krawędź zetknąć z tą linią zgięcia. I wtedy dopiero zaginamy. Używając tego zgięcia, odginamy to w tą stronę. I właśnie stworzyliśmy 1/3 naszego loga. Robimy to samo z pozostałymi dwoma kartkami. Kiedy mamy już wszystkie trzy części złożone, możemy je z sobą połączyć. Połączenie też jest bardzo proste. Po prostu bierzemy dwa elementy, odwracamy je na drugą stronę. No i cała filozofia połączenia polega na tym, aby tutaj, gdzie jest ta strzałka, to ten element połączyć tutaj, gdzie nie ma strzałki. Łączy się to w taki sposób, że ten oto paseczek wpycha się tutaj pod te warstwy papieru, czyli taki oto sposób. Jak widzicie, nie ma tutaj nic skomplikowanego. No i teraz po prostu bierzemy i dokładamy kolejny element w taki sam sposób, nasuwając je na siebie. No i na samym końcu łączymy początek z końcem. Również w taki sam sposób. No i po odwróceniu uzyskamy nasze logo recyklingu. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.